W sobotę na terenie rekreacyjnym w Częstocicach miała odbyć się giełda przydasiów. Plany organizatorów pokrzyżowała pogoda, a wydarzenie zostało przeniesione na najbliższy czwartek. Będziemy zbierać cegiełki dla Sandry Kamińskiej, która jest trzylatką, podopieczną Fundacji Kolorowe Motyle, chorą na rdzeniowe porażenie mózgu. Dziewczynka jest przygotowywana do operacji rizotomii, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Jest szansą dla dziewczynki na powrót do pełnej sprawności. Giełda przydasiów rozpocznie się o godzinie 14 w strefie rekreacji przy ulicy Świętokrzyskiej. W programie m.in. dmuchańce, bańki mydlane, grill, profilaktyka zdrowotna, pokaz talentów, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.